Florentino Perez, prezydent Realu Madryt, jeden z najpotężniejszych ludzi w Hiszpanii, powiedział kiedyś: zawsze najbardziej lubiłem politykę. To tam masz prawdziwą władzę. Najpiękniejszy okres w moim życiu to czas, kiedy byłem politykiem. Nie kontynuowałem tego, ponieważ mnie nie wybierali. Bycie prezesem Realu Madryt to najbliższa polityce rzecz, jaką znalazłem. 13. najbogatszy Hiszpan według rankingu Forbesa z 2022 roku. Prezydent Realu Madryt. Właściciel jednej z największych firm budowlanych na świecie, ACS. Jest postacią co najmniej intrygującą. W tym odcinku zapraszam na opowieść o jego drodze do władzy, fortuny i pierwszej prezydentury w jednym z najważniejszych klubów piłkarskich na świecie. Przedstawię tło rodzinne, zależności polityczne i gospodarcze, a także jego wędrówkę po szczeblach administracyjnych. Swego czasu wybrałem się do Hiszpanii, konkretnie pod Walencję, na wywiad z największym krytykiem Florentino Pereza, dziennikarzem Fonsim Loaizą. Osobiście nie mam tak krytycznego podejścia do prezydenta Realu Madryt. Nie będzie to więc materiał jednostronny. Zapraszam na świat według świętego. Vamos! Jeżeli wsiądziesz do zwykłego autobusu, który jedzie na przykład z Pampeluny do Bilbao, to wiedz, że będziesz jechał szosą zbudowaną przez firmę Florentino Pereza. Jeśli wylądujesz na lotnisku Barajas na 4. terminalu, to powinieneś wiedzieć, że zbudowali go ludzie Florentino. Jeśli włączysz jakąś telewizję w Hiszpanii, to sygnał odbierzesz prawdopodobnie dzięki temu, że Florentino Perez zainwestował też w telekomunikację. W Katalonii ludzie jeżdżą po autostradach, które zbudowała firma Florentino Pereza. Kiedy ruszają na wakacje do Walencji, też korzystają z dróg szybkiego ruchu, które wybudował Floren. Setki tysięcy Hiszpanów pracują w biurach, które wieczorami sprzątane są przez jedną z firm Florentino Pereza. Prezydent Realu Madryt jest wszechobecny. Florentino Eduardo Perez Rodriguez przychodzi na świat 8 marca 1947 roku w bardzo trudnym dla Hiszpanii okresie powojennym. Wówczas Hiszpania i Portugalia należały do dwóch najbiedniejszych krajów Europy Zachodniej. Jego ojciec Eduardo Perez del Barrio jest drobnym przedsiębiorcą. Na ulicy Hortaleza 15 prowadzi drogerię, w której sprzedaje perfumy i środki czystości. Na mapie Google można znaleźć tę ulicę i wynająć miejsce, które kiedyś należało do rodziny Perezów. Stara piękna elewacja i napis Szanghaj. Tak nazywała się ta drogeria. Kiedy Florentino Perez przychodzi na świat, Eduardo, jego ojciec, jest już socio Realu Madryt. Już 3-letniego Florentino zabiera na mecze swojej ukochanej drużyny. 200 metrów od ulicy Hortaleza znajduje się Escuela Pías de San Anton, w której Florentino kształcił się od 4 do 17 roku życia. Później wybrał studia wyższe i kierunek inżynieria lądowa. Jego rodzeństwo też ma wyższe wykształcenie. Dwie siostry poszły na farmację, a brat, identycznie jak Florentino, studiował inżynierię lądową. Rodzice mieli pieniądze na ich wykształcenie, bo sytuacja polityczna i gospodarcza w Hiszpanii zmieniła się w 1959 roku. Wszystko za sprawą Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego. Katastrofalna sytuacja ekonomiczna, która była spowodowana izolacyjną polityką generała Francisco Franco, zmusiła dyktaturę do reform i otwarcia na rynki międzynarodowe. Okres od 1959 do 1973 roku to desarrollo, czyli hiszpański cud gospodarczy. Na tym korzystała też rodzina będąca definicją typowej klasy średniej. Rodzina Perezów. Eduardo był pierwszym właścicielem telewizora na ulicy Hortaleza. Dorabiał się, kształcił dzieci, kupił mieszkanie w dzielnicy Chomberi, mały domek w Ciudad Lineal, a później domek letniskowy w miasteczku Denia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Najlepszym kumplem Florentino w okresie dzieciństwa był Jeronimo Farre. Obecnie profesor kardiologii, prywatny lekarz Florentino Pereza, socio Realu Madryt. Razem kończyli Escuela Pías de San Anton. Marzyli o karierach piłkarskich, ale byli za słabi. Razem mieli jednego idola, Alfredo Di Stefano. Florentino Perez chwalił się, że na stadionie Realu Madryt miał pierwszy wypadek w życiu. Podczas celebracji bramki Di Stefano rozciął sobie do krwi wargę. I to było dla niego jak blizna wojenna, z której oczywiście był dumny. Na studiach Florentino trzymał się z dala od polityki i strajków przeciwko dyktaturze generała Franco. Wyższą uczelnię skończył w 1971 roku. Został inżynierem i początkowo pracował w roli adiunkta, ale ze swoim pierwszym partnerem biznesowym i kompanem z ławki, José Miguelem Juárezem, myślał o prywatnym biznesie i wielkich pieniądzach. Był kinomaniakiem, zakochanym w filmach Felliniego. Ta pasja do kina sprawiła, że nawet zapisał się do jakiejś prywatnej szkoły filmowej. I to kino sprawiło, że zaintrygował swoją przyszłą żonę, którą po 6 miesiącach poślubił. Był pragmatykiem, nie interesowała go zmiana ustroju,
utopie, wyższe idee. Nie w głowie były mu potencjalne przemiany społeczne. Chciał założyć rodzinę i wzbogacić się. W 1971 roku zrobił bardzo ważny krok w życiu postakademickim. Został delegatem w Stowarzyszeniu Inżynierów Budowlanych. Żył wtedy w wynajętym mieszkaniu z żoną na ulicy generała Luisa Orgaza Joldiego. Do czynszu dokładał z pieniędzy, które rodzina wręczyła im jako prezent ślubny. To w 1971 roku, tuż po studiach, podczepił się pod swojego politycznego, urzędniczego ojca chrzestnego. Był nim Juan de Ares Pacochaga. Ówczesny dyrektor generalny promocji turystyki, opracowujący plan Malagi na Costa del Sol oraz strategię turystyki masowej pod hasłem Hiszpania jest inna. W tym czasie kierował też hiszpańskim stowarzyszeniem drogowym, które zamierzało zrewolucjonizować Hiszpanię pod kątem autostrad. Don Arespa uwielbiał Florentino Pereza i zrobił z niego swojego asystenta. Dwa lata później mianował go dyrektorem generalnym hiszpańskiego stowarzyszenia drogowego. W 2015 roku Florentino Perez powiedział, że Don Arespa był najważniejszym człowiekiem w pierwszych etapach jego urzędniczej kariery. Ares Pacochaga miał niepohamowany apetyt biznesowy. Działał w różnych branżach. Był nawet jednym z akcjonariuszy i założycieli hiszpańskiego dziennika El País, który wystartował w latach 70., a dziś jest periodykiem o zasięgu globalnym i jedną z najważniejszych hiszpańskich gazet codziennych. W 1976 roku Don Arespa został osobiście mianowany przez ministra spraw wewnętrznych Manuela Fragę burmistrzem Madrytu, stolicy kraju i jednego z najważniejszych europejskich miast. Fraga powiedział wtedy: stanowisko burmistrza pociąga za sobą zbyt dużą odpowiedzialność, by powierzać je ryzyku i przypadkowi sondaży. Tak, tak, ten wybór nie był powszechny. Ares Pacochaga oczywiście pociągnął za sobą Florentino Pereza. Wyznaczył go na delegata do spraw warunków sanitarnych i środowiska, odpowiedzialnego za nowy plan dotyczący urządzeń sanitarnych, odpadów, sprzątania, zanieczyszczenia środowiska oraz obsługi parków i ogrodów. Bardzo poważne stanowisko. Kumpel Florentino w tamtym czasie, Felix Cristobal, mówił tak: prosiłem, aby zatrudniono go w Radzie Miejskiej już wcześniej. Ignorowali to. Kiedy Don Arespa i Florentino weszli do ratusza, powiedziałem im: czy wiecie, kim był ten młody inżynier, którego wielokrotnie proponowałem zatrudnić, a wy nie zwracaliście na niego uwagi? Cóż, jest nowym delegatem do spraw sanitarnych i środowiskowych. Wybrał go sam burmistrz. Nie chcieliście go zatrudnić od dołu, to teraz będzie na was patrzył z góry. Florentino wszedł do Casa de la Vela, a więc ówczesnego ratusza, z impetem. Miał 29 lat, był najmłodszym biurokratą. Średnia wieku wówczas w ratuszu wynosiła około 50 lat. Jego największym zadaniem było przygotowanie takiego kompleksowego planu sanitarnego. Znalazłem wypowiedź delegata Florentino Pereza z tamtego okresu dla jednej z gazet. To wydarzenie o wyjątkowej wadze, do tego stopnia, że będzie kamieniem milowym w historii stolicy. Zamierzamy z powrotem wprowadzić ryby do potwornie zanieczyszczonej rzeki Manzanares. Ambitny plan, który się oczywiście nie udał. Świetną anegdotę o stylu bycia Florentino Pereza w tamtym okresie opowiedział José María Álvarez del Manzano, burmistrz Madrytu w latach 1991-2003 i ówczesny pracownik Skarbu Państwa. Florentino uznał, że trzeba kupić włoskie motocykle marki Guzzi dla policji miejskiej, dla takich zielonych patroli, które miały poruszać się po mieście i sprawdzać stan zanieczyszczeń, hałasu, problemów ze środowiskiem. Manzano musiał wtedy wydać zgodę na zakup tych motocykli. Kiedy spotkali się z Florentino Perezem i poinformował go, że to potrwa, ówczesny młody delegat powiedział: ale te motocykle czekają już na lotnisku Barajas. Kupił je, choć nie miał zgody na zakup. Tak właśnie wtedy działał. Swoją drogą te motocykle okazały się kompletnym niewypałem, brakowało części zamiennych, by je reperować, i po 10 latach zostały zezłomowane. Po śmierci generała Franco wyszła pierwsza polityczna cecha Florentino Pereza – kameleona na krótkim dystansie. Przyczepił się do partii Unión de Centro Democrático, która wówczas była sexy. Kierował nią Adolfo Suárez, zwycięzca wyborów parlamentarnych. I to właśnie z legitymacją tej partii Florentino Pérez został wybrany do Rady Miejskiej. To tam nawiązywał kolejne niezwykle istotne relacje osobiste, które bardzo pomogły mu w karierze politycznej, biznesowej, a później miały znaczenie podczas prezydentury w Realu Madryt. Już wtedy Florentino Pérez kochał negocjacje. Uważał, że wszędzie, gdzie można się dogadać, zarówno politycznie, jak i finansowo, to lepiej nie wszczynać wojen. Już wtedy pochłaniała go pasja do negocjowania. Do dzisiaj ją ma. Jego kariera urzędnicza przyspieszała.
W 1979 roku Florentino Perez został dyrektorem do spraw promocji Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych przy Ministerstwie Przemysłu i Energii. Później dyrektorem infrastruktury transportowej, następnie prezesem Narodowego Instytutu Rozwoju Rolnictwa. Trzy polityczne stanowiska w instytucjach państwowych. Nowe znajomości, nowe kontakty, nowy kapitał. Nadciągały piłkarskie Mistrzostwa Świata w 1982 roku, a państwo hiszpańskie inwestowało w infrastrukturę. Florentino zajmował się wówczas rozwojem lotnisk, między innymi rozbudową tego w Madrycie. Gdy Unión de Centro Democrático straciła władzę w 1982 roku, Perez został sekretarzem generalnym nowo powstałej partii, Demokratycznej Partii Reformatorskiej, której liderem był katalończyk z krwi i kości Miquel Roca. To dziwne ugrupowanie, które miało poparcie banków i prywatnego sektora, posiadające dość mglisty program polityczny, poniosło olbrzymią klęskę w wyborach parlamentarnych. I to też jest największa osobista porażka polityczna Florentino Pereza, który nie zdobył mandatu do Sejmu. Ale ze znajomości z Miquelem Rocą miał też katalońskie korzyści. Bo to właśnie Barcelona ma gigantyczny wpływ na karierę biznesową Florentino Pereza. Co dzisiaj brzmi jak pewien chichot losu. W 1983 roku, zanim Hiszpania weszła do wspólnoty europejskiej, Florentino Perez wraz ze swoimi kompanami kupił bankrutującą firmę budowlaną. Nazywała się ona Construcciones Padros. Zakupił ją wraz z kolegami z byłej partii politycznej, z sierotami po Unión de Centro Democrático. Construcciones Padros była firmą budowlaną założoną w 1968 roku przez braci Kamila i Pepa Padrosów, którzy kontynuowali budowlane tradycje rodzinne. Od 1971 roku ściśle współpracowała z Banca Catalana, instytucją finansową założoną przez Jordiego Pujola, niezwykle znanego katalońskiego polityka i nacjonalisty. Kupili tę firmę za 5 milionów peset, około 30 tysięcy euro. Florentino, który miał 30% udziału w tej firmie i pełnił funkcję wiceprezesa, co tydzień jeździł z Madrytu do Barcelony, by nawiązywać nowe kontakty biznesowe, pielęgnować osobiste relacje i wygrywać przetargi. Przychylność lokalnych katalońskich polityków była kluczowa dla rozwoju jego raczkującego imperium. Construcciones Padros zatrudniało wówczas 150 osób, wystawiało rachunki w wysokości miliarda peset i było głównym wykonawcą robót publicznych w Katalonii. Tak, Florentino pierwsze poważne pieniądze jako budowlaniec zarabiał w Barcelonie. On, zagorzały madridista, socio Realu Madryt, był witany z otwartymi rękoma przez lokalnych polityków i elitarne katalońskie rodziny. W 1985 roku Hiszpania weszła do wspólnoty europejskiej. Dokonano liberalizacji rynku pracy, masowej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i transferu europejskich funduszy, które otworzyły dla takich ludzi jak Florentino Perez nowe możliwości. Poza tym, co było niezwykle istotne, Barcelona otrzymała prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. Boom na rynku budowlanym trwał, co było doskonałą informacją dla Florentino Pereza i jego wspólników. Już wówczas Perez stanął przed szansą wchłaniania mających problemy firm budowlanych. Mówił tak: moi przyjaciele uzdrawiają i ratują banki, a ja firmy budowlane. Tam, gdzie kraj się rozwijał, Florentino stawiał swoją stopę. Na przykład niedaleko Alicante, gdzie budował tunel de Villena. Była to jego pierwsza poważna misja do wykonania poza Katalonią. Dziś, 36 lat później, konsorcjum ACS jest największą firmą budowlaną w Hiszpanii i jedną z najważniejszych na świecie. Jak mówi Florentino, dziennie wystawiają faktury na sumy 100 milionów euro. To imperium budowlane ponad granicami, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Relacje polityczne i biznesowe Florentino Pereza, mistrza negocjacji, sprawiały, że jego apetyt rósł w miarę jedzenia. Kiedy w Hiszpanii w 1990 roku wprowadzono prawo sportowe i do klubów weszły takie jednostki jak Jesús Gil, Josep Luis Núñez czy Teresa Rivero, Perez postanowił iść za ciosem. Chciał rzucić wyzwanie ówczesnemu prezydentowi Realu Madryt, Ramonowi Mendozie. Jego partnerzy biznesowi uważali, że to jest poroniony pomysł, że odciągnie go od biznesu ze szkodą dla ich firmy. Ale Florentino uważał zupełnie inaczej. Wybory prezydenckie nadchodziły wielkimi krokami. Miały odbyć się w 1995 roku, a Perez miał być białym rekinem, który pokona Mendozę. Jego oficjalna kandydatura została przedstawiona w 1994 roku, w listopadzie. Wspierało ją Stowarzyszenie Obrony Dziedzictwa Realu Madryt pod przewodnictwem José Manuela Otero, sędziego CAS w Lozanie
członka zarządu Realu Madryt. Pérez miał jasny plan. Chciałaby Real był zarządzany w sposób nowoczesny, w modelu podobnym do rady dyrektorów, który obowiązywał w jego firmie. Obiecywał, że pozyska nowych sponsorów i zredukuje długi Realu Madryt. Jego idee były wówczas chyba zbyt wizjonerskie. Wyprzedzały epokę. Ramon Mendoza, który nie chciał dopuścić go do władzy, w jednym z wywiadów telewizyjnych nazwał Florentino Pereza nieudanym, sfrustrowanym politykiem, wyplutym przez ten świat i chcącym zdobyć władzę poprzez kierowanie potężnym klubem, jednym z najpotężniejszych na świecie, jakim jest Real Madryt. I Mendoza skutecznie przekonał Socios, choć zwyciężył o włos, dokładnie liczbą 698 głosów. Dla Florentino Pereza to był olbrzymi cios, ale jak powiedział jeden z jego przyjaciół, Florentino nigdy nie przegrywa. Dwa razy z rzędu. W listopadzie 1995 roku, dość szybko po reelekcji, Mendoza musiał złożyć dymisję. Miał już dosyć wewnętrznych, frakcyjnych walk w klubie, a poza tym podupadł na zdrowiu. Jego stanowisko przejął Lorenzo Sanz. Florentino domagał się rozpisania przedwczesnych wyborów, ale Sanz nie chciał do tego dopuścić. Wziął władzę i nie zamierzał jej oddawać. Pod jego przewodnictwem Real Madryt wygrał Ligę Mistrzów w 1998 roku, przełamał impas, a następnie po zatrudnieniu Vicente del Bosque i misji ratowniczej sięgnął po Champions League ponownie w roku 2000, pokonując Walencję na Stade de France. Przez jedną z gazet Lorenzo Sanz nazwany został królem wśród królów. Powiesił sobie tę okładkę w łazience i dziennikarzom mówił, że za każdym razem, kiedy wstaje rano i idzie się załatwić, ogląda ten napis. Król pośród królów. Ale sukcesy sportowe szły w parze z krachem ekonomicznym. Real Madryt się pogrążał. A sytuacja finansowa była już tak skomplikowana, że UEFA zagroziła, że wykluczy klub ze stolicy Hiszpanii z europejskich rozgrywek. Lorenzo Sanz był pewny, że ogarnie ten chaos finansowy i wygra kolejne wybory. Ale nie wiedział, że po drugiej stronie stoi prawdziwy rekin. W tamtym czasie magazyn Actualidad Economica uznał Florentino Pereza najlepszym hiszpańskim biznesmenem. Przepełniony triumfalizmem po wygraniu 8. Pucharu Europy, Lorenzo Sanz, przekonany o reelekcji, rozpisał wcześniejsze wybory i poległ. Dlaczego? W 1998 roku, przygotowując się do wyborów, Florentino Pérez nie popełnił błędów z wcześniejszej kampanii. Podpisał umowę z dziennikarzem sportowym Joaquinem Maroto, który pracował w Marce, następnie Canal Plus, Telemadrid, Asie i Cadena Cope. Został on dyrektorem do spraw komunikacji w firmie ACS. Wykorzystał medialne kontakty, by przedstawić Florentino Pereza jako jedyny ratunek dla Realu Madryt. A poza tym, co wówczas rozpalało świat do czerwoności, Florentino wyciągnął królika z kapelusza. Obiecał, że wykupi Luisa Figo z Barcelony do Realu Madryt. Kiedy pojawiły się pierwsze plotki, nikt w to nie wierzył. Wstępna umowa Figo z Realem Madryt została przedstawiona w określonym czasie, nieprzypadkowo. Poinformował o tym José Ramón de la Morena, prezenter El Larguero z Cadena Ser. Uczynił to nieprzypadkowo w trakcie ślubu piłkarza Realu Madryt, Michela Salgado, z córką ówczesnego prezydenta, Lorenzo Sanza. I odpowiedział swoją bombą transferową. Obiecał, że sprowadzi do Realu Madryt Diego Tristana. 16 lipca 2000 roku życie Florentino Pereza i dzieje Realu Madryt zmieniły się. Prężny madrycki budowlaniec i nieudany polityk został prezydentem jednego z największych klubów na świecie. Dlaczego ta pierwsza prezydentura była taka ważna? Bo ona zmieniła futbol nie do poznania. Florentino Pérez był wówczas wizjonerem. Na pierwszym spotkaniu z Socios powiedział kluczowe słowa. Wizerunek Realu Madryt jest najcenniejszym zasobem, jaki mamy. I wszystkie nasze działania muszą być mu podporządkowane. Tak zaczęła się era komercjalizacji wizerunku i wykorzystywania wszystkich możliwych instrumentów do zarabiania pieniędzy. José Ángel Sánchez, który został dyrektorem generalnym marketingu, a wcześniej odpowiadał za markę gier wideo Sega, powiedział, jaki jest pożytek z posiadania milionów fanów, jeśli nie możesz ich nakłonić do kupowania produktów, biletów i abonamentów telewizji transmitującej mecze Realu Madryt. To od Florentino Pereza i jego wejścia do jednego z najpotężniejszych klubów na świecie rozpoczęła się nowa era w historii futbolu. Podporządkowanie piłki
bogowi rynku. Jego ideą był klub piłkarski jako globalna marka, ponadnarodowa, ponad granicami. Już wówczas czuł, że raczkujący internet będzie mógł być do tego wykorzystany. Swoje doświadczenie polityczne i biznesowe idealnie wykorzystał do wydźwignięcia Realu z poważnego kryzysu finansowego. Projekt przemiany starych obiektów treningowych Realu, zbudowanych jeszcze za dyktatury generała Franco, na centrum finansowe czterech wież, z budynkami o wysokości 250 metrów, 50 pięter każda wieża, to był jego majstersztyk. 501 milionów euro zarobionych na tej operacji zostało przeznaczonych na spłatę gigantycznego długu Realu Madryt, który wówczas wynosił 282 miliony euro, modernizację Santiago Bernabeu i inwestycje w Ciudad Deportiva Valdebebas, gdzie Real Madryt się ostatecznie przeniósł. Kiedy UEFA groziła Realowi i mówiła, że ma 2 lata na wyprostowanie swoich finansów, Florentino Perez się szelmowsko uśmiechał i mówił: potrzebuje 2 miesięcy. Gdy patrzę na tamte czasy z dzisiejszej perspektywy, z dystansem ponad 20 lat, to widzę wizjonerstwo Florentino Pereza, który nakłaniał nawet José María Aznara, szefa rządu i osobistego przyjaciela, do zmiany prawa i wprowadzenia tzw. prawa Beckhama, zgodnie z którym ludzie z zagranicy, pracujący w Hiszpanii i zarabiający bardzo wysokie sumy, płacili podatek poniżej 20%. A nie w wysokości 45%. Po ataku na Irak, kiedy Hiszpania była częścią koalicji antyterrorystycznej, firma Florentino Pereza jako pierwsza otrzymała kontrakt na budowę elektrowni w ogarniętym wojną kraju. José María Aznar, po bramce zdobytej przez Garetha Bale'a kilkanaście lat później na Stadionie Światła w Lizbonie podczas finału Ligi Mistrzów z Atletico, wstał i w trakcie dogrywki przybił pionę Florentino Perezowi. Już nie był czynnym politykiem, ale wciąż ich przyjaźń kwitła. Dla mnie Florentino Perez jest człowiekiem z pogranicza biznesu, polityki i sportu. Być może najważniejszym człowiekiem w futbolu w ostatnim ćwierćwieczu. Przez poznanie dogłębnie jego historii rozumiem kolejne kroki, które robi. Modernizację Bernabeu po to, by monetyzować nie tylko dzień meczowy, ale i okres, kiedy piłkarze nie grają. I tym samym stawić czoła klubom zarządzanym przez państwa, mającym niemal nieograniczone budżety. Rozumiem, choć nie akceptuję jego idei o stworzeniu Superligi. Moim zdaniem nie spocznie, dopóki w jakiejś formie, może nie takiej, jaką oglądaliśmy pierwotnie, Superliga ostatecznie powstanie.